Ale jestem podekscytowany, dostałem nową pracę w McDonaldzie i to jest mój normalny pierwszy dzień, w którym menadżerka moja będzie mega dla mnie miła. Widzowie, i ze mną jeszcze jest Ola, aka Ruzia, siema. Siema, siema, siema. Zobaczcie, to jest moja nowa praca w McDonald's. Kto nie wierzył we mnie? Kto nie wierzył we mnie, że znajdę normalną robotę, co? A mówili... Pójdziesz na studia i później będziesz w McDonaldzie. I mieli rację, idę. I widzisz, to jest twoja wymarzona praca. To jest moja wymarzona praca, ale tutaj ciemno jest. I co teraz muszę zrobić? Chyba zapalić wszystkie światła. Mam rację? No, proszę tak. bardzo, ale syf mi tu zrobili. Ja tego sprzątać nie będę. Ci klienci są bardzo niekulturalni. Zdziwisz się, Maciek, co tu robi staruszek? Co jest? Czemu śpi? On po prostu spał. Co jest? Bezdomny mi wleciał. Ktoś nie zamknął drzwi. Ja mówiłem tej Karinie, żeby zamykała drzwi. No ale jej nic nie mogę powiedzieć, bo ona niestety jest moją menadżerką. Zaraz ją poznacie. Dobra, zamknę drzwi. No. Bo muszę szybko pauzę zrobić. Chwilę, dajcie mi chwilę. Już zaczyna, dopiero zacząłeś robotę. Tak, a wy w tym czasie dajcie lajkusia i subskrypcję. Dajcie lajkusia, ale subskrypcję, jeżeli tego nie robicie. O, dzięki. Dobra, wow. Tak od razu przyjemnie się robiło. Maciek, ale wiesz, co ci powiedzieć ciekawostkę? No. Wyobraź sobie, że robiąc dwójkę w pracy, nie? No. To oni ci za to płacą. O, bo to darmowa pauza jest. Teraz tak, co muszę posprzątać? Śmieci. Ajajajaj. Jednak to mój obowiązek jest jako zwykłego pracownika. No trudno, Ogólnie to jestem w szoku, że się nie kapnąłeś, ale okej. No ja myślałem, że ja tylko mam tutaj stać, uśmiechać się i dobrze wyglądać. Karen przyszła. Kujujuj! I to jest właśnie, poznajcie Karen. Zawsze na burmuszona mina, nigdy nie jest zadowolona, zawsze jej wszystko nie pasuje, obojętnie czy zrobi wszystko dobrze, czy wszystko źle, już nie wspominając tego, że zapomniała zamknąć drzwi i tam się wbił jakiś bezdomny, no masakra. Oj, Karyna, co jest z tobą nie tak? Cześć, wszystko w porządku, bo creepy muzyka się odpaliła. Mam ci dać burgera? A po co ci burger? A, no tak, bo chcesz, zgodna jesteś, no tak, ale to jest moja menadżerka przecież, to jak to jest? Sama sobie nie zrobisz? Nie potrafisz się sobą obsłużyć? Czy potrafisz robić? No dobra, dla mnie nie jest problem, ten jeden raz ci Karyna... Dobra, jednak nie. Dobra, rób lepiej zupę, bo jeszcze na mnie się ten... Dobra, co muszę zrobić? Tutaj biorę talerz, teraz muszę wziąć bansy, czyli bułeczki. I teraz to patu zrobić. I teraz to wszystko grillować. No i upieczmy to. No i się smaży mięsko. Smaży to wie, się. Tu są normy. Tutaj trzeba odpowiednią ilość czasu smażyć mięsko. Dobra, medium rare, czy jak ty tam chciałaś? W maku nie ma takich opcji. Mam się domyślić, dobra. Dajmy jej tego burgera. Nie, musisz dodać dodatki jeszcze, no co ty, Maciek? Muszę dać? Dodatki tutaj, ketchup, ogóreczek. Tutaj ketchup, ogórasy, frytasy też? Frytki też? Nie, na razie nie chcę, dobra. Chyba nie chciała. Karina, trzymaj to. No, dobra. Sprawdźmy, czy jej się spodoba. Czy ten burger ci odpowiada, czy jest odpowiedni? O, chwila prawdy, Maciek. Chwila prawdy. Przeżuwaj, żuj. I co? Jak to? I co, smakuje? I? Smakuje? Jak ci? Co? Splułeś na mnie? Splułeś na burgera, którego zrobiłem? Czy splułeś na całą firmę, która to robi? A, zapomniałem, że jesteś moją menadżerką. Przepraszam w sumie za to. Sera nie dałeś. Naprawdę, ja przepraszam. Tak. Ja jestem zapominalski, ale zaraz... No dobra, wyrzucę go. Oj, szkoda jedzenia. Robimy remake burgera. Jeszcze raz to robimy tą samą sekwencję. Tutaj upieczemy. Tak. A może jej spalę teraz i celowo jej dam? Nie spalaj tego mięska, nie spalaj. Albo nie, jeszcze teraz tego nie zrobię. Jeszcze będę wytrzymały i nic nie odwalę głupiego. Dobra, tak. Teraz tak naprawdę musimy dodać sera. Mamy ciekawe, ser. Ciekawe, czy będzie zadowolona. Ciekawe, czy frytki chciała. No dobra, może nie. Dobra, Karina, trzymaj. Jak tam? Dobre będzie? Nie Karina, tylko Karyna. Karina, nie wiadomo, jak do niej mówić. Raz tak, widzisz, że i tak ma złą minę. Co? No. Próbuj. Dobre? Co? No jeszcze nie, raz, no. Czy na pewno? Co ci znowu nie pasowało? Że zamówiłeś pod... Nie mówiłeś, Z potrójnym mięsem. Nie powiedziałeś, że z potrójnym, przecież mam uszy. Ale dobra. Ej, Maciek, jakbyś tak przyjrzeć, to nie masz. Dobra, to robimy w taki sposób, że ona ci grozi zwolnieniem.
Ja jej zaraz pogrożę. Karina, nie rób mi takich akcji tutaj w ogóle. Przecież nie powiedziała, przecież się umiem gotować i wiem, o co chodzi. Dobra. Dawaj, smaż drugie mięsko od razu. No. I trzecie? Nie ma chyba. Nie mogę, tylko podwójnie mogę. Ta, podwójnie. Dobra, to biorę. I co teraz? Jedno mamy. No nic, czekaj. Drugie. O, i teraz idź po trzecie mięsko. Co? Nie ma więcej mięsa, co jest? No a ona chciała z potrójnym. I co ja mam teraz zrobić? Zobacz na zapleczu, czy może mają. Tak? Polecasz tutaj? O, zobacz w tym kartonie, no. To? Ten karton? No, tak. Otwieram, zobaczę, patrzę. Otwieram. Co tam mamy? Będzie? O, ja cię kręcę. Co, kto tutaj? Co, wow. Rzuca jakieś skarby? Wow. Czy o co tu chodzi? Co, to piraci ja z Karaibu? Kto to jest. Ja wiem, kto to jest. Co to jest? Twój poprzednik. Nie, mów nawet tak. On tak chyba skończył. Co on ty? Tak skończył. O, szczur za mną jest. Widziałaś to? No nie. Mam pogadać ze szczurem? Co ja, ratatuj? Halo, szczurku, co tam? Hej. Jednak szczurek do mnie mówi, co jest? Co, pogadajmy o mięsku, którego brakuje w lodówce. Zjadłeś? Nie właśnie wierzę. Tak, będzie mięsko, nie. Będzie mięsko. A, co ja siadam? Zaraz cię nie złapię, wierzę. Zaraz nie cię wierzę. Złapię. Karina cię chce i Karina cię zje. Dobra, gdzie mam szczurka? Masz go zblendować, nie wierzę. No dobra, no, mięsko to mięsko, trzeba pamiętać, że mięsko to mięsko. Maciek! Mięsko to mięsko, pamiętajmy. Biedny szczurek. No... Wyłączył się ekran. Ohyda. Czemu wyłączył się ekran? Dobra, ale mamy blenda i teraz tak. O. To prawie inny kolorek, taki fioletowy. Maciek, niedobrze mi. Ja nie chcę wiedzieć, jak robią hamburgery w maku. Szczerze? To tak dziwne, nie? Ale dobra, może Karinie posmakuje. Ja nigdy więcej nie zjem maka. Dobra, dodajmy te dodatki. Dodajmy ser. Nie. I dobra, możemy teraz pogadać z Kariną. Karina, najlepszy burgeros, jaki kiedykolwiek jadłaś z dodatkiem dodatku, którego nie mogę ci powiedzieć, bo to jest sekret McDonalda. O co? No, przecież robię poprzez przepisu, tak jak mi dałaś. Przecież co jest nie tak? Co? Że jest ochyty, niedobry? Dobra, przepraszam za to, więc zrobimy... Z moim menadżerem? Przecież ty jesteś moim menadżerem. Ona nie jest menadżerem. Aha, to cię zwolnili też. A, dobra, ona sorry, takim... dajcie, będę się pytać. Ona gdzie jest mój menadżer? Takim, wiesz... Na zapleczu z drzwiami napiszę menadżer. O, menadżer jest tu. To był jego szczurek, to jego szczurek. Zmiana polet. Maciek, co spójrz jest? Na ścianę. O nie, my best friend socks all of you. Wiem pan menadżer, ja jednak... A, co? Zamknął się automatycznie, co? Automatycznie z nim musiałem pogadać. Nie. Co? Zje teraz? I jak ci to smakuje? Jest okej? Nie wracaj tutaj, póki Karina nie będzie zadowolona. Gdzie jest mój szczurek? Nie. Czy ktoś widział szczurka menadżera? Bo ja nie. Ja też nie. Więc... A wy napiszcie, czy widzieliście szczurka? No, napiszcie, czy widzieliście szczurka, bo nikt nie widział. Nikt nie widział tego szczurka. Przepraszam was bardzo za te dziwne dźwięki. Dobra, Karina. Chodzi o to, że z burgerem wszystko jest w porządku. Mój menadżer automatycznie powiedział, że jest wszystko w porządeczku, więc co? O nie, wywal go do śmieci. Ja mam teraz pójść? Na farmę. McDonald's ma własną farmę na zewnątrz. Na zewnętrznym, tędy? No może być tędy, idź w prawo. Idę w prawo. Wiem, że czujesz... Mam skolektować Lego? Lego! No to biorę Lego. I tu są krówki, tu są inne takie rzeczy. Tutaj mam... Co mam zrobić? Patrz jaka kształtna, nie tu, na lewo, patrz jakie ziemniaki, paki ziemnior tu urósł. To mam wziąć? Ty wąchasz, to wygląda jak pupcia. Co to jest? To była pupcia. Co? Co ty mnie strolowałaś, ja chciałem ziemniaka. Wąchałeś pupcie. Wow. Co to za ziemniór siun? Pogadać z nim trzeba? Dobra, potrzebuję teraz wszystkiego innego niż to, co wąchałem przed chwilą. Czy fajny. Mogę dostać jakieś inne takie rzeczy do zjedzenia? Dobra, co muszę zebrać? Talerz weź najpierw. Talerz. Jest. I zbierz fryteczki! I fryteczki, a fryteczki... Proszę, raz. Yay! I drugi raz. Jej! Sałata! I teraz sałatę. Gdzie jest sałata? Sałata jest. Proszę bardzo. Teraz... I pomidorki. Pomidorki nie lubię. Dobra. Teraz co? A teraz musisz zrobić ser. A jak się robi ser?
ocierając nogami. No nie, no mleczko od krówki, na zdrowie, prawda? Dziękuję bardzo, o tym nie wiedziałem, dobra. Skurcz wleciał. Co ty robisz? Już jest wydojona, przecież w wiadrze jest mleko. Gdzie? Tu! Dobra. Nie, no. No, na to zasługuje Karyna. Odrażające. Na to zasługuje właśnie, tak jest. Dobra, super. Stój, gdzie ty idziesz? Jeszcze potrzebujesz świeże mięsko. A świeże mięsko skąd? Od krówki. Krówko, dasz mi świeże mięsko? Nie żartuję wcale, chciałbym krowie mięsko. Mogę? No i dzięki. To tutaj poszło wymiana, dobry, deal, deal. Dobra, to idziemy teraz przygotować. Ej, zobacz, ale ona dostała wszystko świeżutkie. Wszyściusieńko. No wszystko. Z pierwszej ręki. Dokładnie. Dobra. Proszę, Karyna. No czy smakuje ci taki naturalny burger bez żadnych dodatków chemicznych? Świeże warzywka, oceniasz? Wyteczki. Ocera do ci... No nie. Aha. No i znowu jej coś nie pasuje. Karyna, tak nie będzie, tak nie będzie. Dobra. Idę pogadać z pomidorem. Z pomidorem. Z ziemniakiem. Tfu! No. No. Jak tam? Jej nie pasowało, niedobra farma, bardzo zła. Mówiła, że czuć spaliny, przecież widzisz, że koło tutaj drogi postawiłeś farmę. To jak to ma być i funkcjonować normalnie? Przecież mówiłem ci poza miastem czy coś. Dobra, trzy kropki powinien... O! O ty! O ty, taki cwaniaczku, bijemy się teraz? Czy jak? Ej, to wygra? Co ty zrobiłeś? Nie wiem. Nie o wiem, nie. Ale mamy. Przerobiłeś go na frytki. Mamy frytki z McDonalda. Widzicie, tak właśnie powstają. Wcale nie są smażone na głębokim oleju. Są po prostu naturalne. Dobra, bardzo. Karyna. 100%, dlatego są takie dobre. Najświeższe fryty jakiekolwiek jadłaś, nie? Z pierwszej rączki znowu. No nie, no co za Karyna. No nie. No znowu ci nie pasuje? No tak nie będzie. No. Wszystko trzeba wyrzucić, nie? No to pomodlimy się. Masz się pomodlić. Tak, idę się pomodlić na zewnętrznym. Tutaj? Nie, przy głównym wejściu, Maciuś. No to idę tędy, żeby Karyna nie wiedziała, że opuściłem stanowisko pracy. Tak na około, nie? Dobra. Panie Boziu, proszę, pomóż mi, żeby Karynie wszystko pasowało. Widzisz ją, jak z tyłu stoi i na mnie się patrzy. Jest bardzo zła, wszystko jej nie pasuje, nawet naturalne składniki. Burgerowy Bóg! Burgerowy Bóg! To jest... Mój burgerowy Boże, proszę, zejdźcie tutaj na dół i przyjdźcie i pomóżcie mi. I chcę was po prostu, co wy się zastanawiacie? Tak, jest magiczny burger. To jest świętego burgera. Ja nie wiem, czy ona zasługuje w ogóle na to, ale dobra. Damy ci holy burgera, zobacz jak świeci, zobacz jak ona co jest w ogóle? On mega dobrze świeci. Dobra. Ja chcę go zjeść. Ja chcę go zjeść. Trzymaj mój holy burger. Smacznego. Ja się wykręciło. Ona ze mną je tego burgera. Ej, ty to dobre. Widzisz? Widzę! Co jest? Co tu się dzieje? Czemu jestem w niej? Ona co? Nie smakował jej? Chyba je nie. A co to było takie zgliczowane? Dobra. Co ja teraz muszę zrobić? Wiesz co? Ja mam na to odpowiedź. No? Znajdź przepis w necie na najlepszego burgera. W necie? A gdzie ty ten net? No na zapleczu, komputer wszystko masz, na zapleczu, nie? Jest. Wszystko na zapleczu. O? Dobra. O, nie. Ty lubisz nie. Cookies nie jestem. Co to za kartonowy człowiek? Amazon. Mr. Beast? Nie, tu Maćka VR musicie oglądać, a nie tam jakiegoś Mr. Beasta. Patrz. Nie chcę. Patrz, tam był Elon Musk, on ma rakietę! On ma rakietę i co? Dzwoń do niego, może w kosmosie znajdziemy jakieś dobra, burgery. Dobra, a numer 2... 7-3... 2-7-3... 9-4-8... Dobra, dzwonimy. Dzwoń do niego! Elon, co jest? Odpoczywasz, kokosa se pije, co jest jego prawdziwy Elon Musk? Jego prawdziwy numer! Jego prawdziwy numer, nie dzwońcie, bo wyda się, że widzieliście ode mnie. Tylko mi dawał numer. Nie mówcie mu. Dobra, czy mogę wypuszczyć twoją rakietę, żeby w kosmos polecieć, żeby zdobyć najlepsze składniki na burgera świata? Przecież ej, to McDonald's! To opalanie na plaży. Tak jest! Elon mi da! Elon mi da, dobrze! Ej, średnia ta rakieta, nie uważasz? Żadna średnia rakieta jest dobrze, jak na Elona stać, to stać go na taką rakietę. Zobacz, widzisz? Elon! Wow! Elon, dzięki! Dobra, mogę wsiąść do pogadajcie rakiety? Pogadajcie sobie! Yo! Yo!
No, 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 mama, ty, no nie mów takich N-wordów. Dobra, lecimy rakietnicą do... Co to jest za planeta? Planeta najlepszych burgerów we wszechświecie. Planeta Burger. Wow, ja mam bajkę, on ma bajkę i jesteśmy w... McDonaldzie ale kosmicznym. Ale odwrotnie wszystko tutaj, jesteśmy w świecie na odwrót, widzicie to? Wow, jak to wygląda? Ej, to jest super! Kosmita! Kosmita! O nie! Kosmiczny burger! Hej! Poproszę jeden kosmiczny burger. Nie rozumiem, ale chcę to. Może być obojętnie. Wow. Co zrobisz? Spróbuję. Niedobry! Jest niedobry, jest bardzo niedobry ten burger. Do Karyni, a Karynie ma zasmakować? On też słyszał o Karynie. On też to... o niej słyszał. O nie, to ona już odwiedza nawet te światy. Dobra, co muszę teraz zrobić? Iść na ich farmę, dobra, idę na ich farmę. Która farma też powinna być w tym samym miejscu, co nasza, prawda? Pewnie tak. Ciekawe, czy Karynie posmakuje. To jest farma? Co to? Co to jest za zwierzątko? O, jest, widzę farmę, jest za rakietą. Tam? Tutaj na lewo, patrz! A tu jest, o, ale ukryta. Dobra. Co to takie różowe? O, to jest ta trawa kosmiczna. Dobra, czyli tą różową trawę muszę pozbierać, żeby teraz co, Karynie... To jest kosmiczna trawa. Dobra. Pomidory kosmiczne. Ej, one wyglądają jak ziemia. Bardzo dziwnie wyglądają. Ej, faktycznie co? Jak ziemia, ale nie, to nie jest ziemia. Ale jak nasza planeta wygląda. Dobra, jakiś ser bym musiał znaleźć, ale ser jak to może wyglądać? Elona idzie, jest chyba, wiesz co mi się wydaje, że w tym kosmicznym kosmosie jest serowa planeta. Jest serowa planeta w kosmosie? Jest! Mówiłam ci, że jest taka planeta. No to dobra, naprawdę, lecimy, ciśniemy istnieje. Tam. Dobrze! Ona istnieje, Maciek! I mamy serową planetę, i teraz co? O, tam leżał ser Cordon Bleu. Jeszcze Obi, ja jeszcze jako pracownik. Patrz, jakie poświęcenia. Robisz takie rzeczy. Patrz, jakie Cordon Bleu tam leży. Co, jest pleśniowy ser? Ojo, teraz ja muszę wszystko pozbierać. Dobra, pozbieramy te wszystkie, które są na dole. Mniami, Maciek. O, pierdął ten ser. Nie, bo ty go chyba zjadłeś i pierdłeś po nim. Nie, muszę zjeść, nie zjeść. Zobacz, teraz tam muszę się spinać. Co jest? Czyli oni chyba chcą tylko te żółte sery, nie? Oni żółte sery tylko jedzą, bo pleśniowych nie jedzą. No nie jedzą, bo ci nie... Szczurek? Patrz, szczur. Co jest? On żyje. Pogadaj z nim? On żyje, Maciek. Pogadaj z nim? Nie, zostaw go w spokoju. Dobra, zostawię go w spokoju. On jeszcze ma do ciebie chyba urazę. Pretensje ma. Go zostawmy. Dobra, tak. Ale ważne, że jednak jest tutaj. No i co, przekształcił się tylko. Dobra, jak tam mam wejść do góry? Tędy hopsać. Chyba. Hopsasa? Ale hopsasa. Ja nie widzę jeszcze jednego sera, to jest coś nie tak. No jak, nie przeszedłeś obok nich już 10 razy. Dobra, teraz tutaj. Tego mam nie zbierać chyba, nie? Dobra. On nie zalicza zadania. A jak tam zadania. Do góry mam polecieć? No musisz wskoczyć. Którędy? No obojętnie, gdzieś tam się wskoczysz. No tutaj, którędy? Tutaj, no i tutaj, tak szradę. No, dobra. Hop. Ty tutaj I dźwięków patrz, nie wydawaj z gry. Patrz. To. Widzisz tam na wprost takie bulwy w ziemi, okrągłe kratery? No. Chyba tam jest ukryty ser, mi się tak czuję moim noskiem. No to idę. Leć, przecież tu grawitacji czujesz? Nie ma, zeskocz. Ale myślisz, że nic mi się nie sta... Ryba! Co tu robi ryba? Nie wiem, ale śmierdzi. Nie, no, idę. Elo, poczekaj. Zepsuta była. Elo, bo już jeszcze jeden ser muszę znaleźć. O! Tutaj, tutaj muszę, brejkuś? Tak. O! Ale no kilka razy trzeba chrupnąć. Ale który trzeba chrupnąć? A myślisz, że ja wiem? No wiesz! Który? No to klikaj je kilka razy! Który? A nie wiem, no po środku na pewno! O ten tutaj po twojej prawej od razu. Ten? Tak, weź go. Dobra, biorę go, bo on bardziej serowy się wydaje. A nie, to ten obok może największy? O, ten jest największy, to na pewno tak będzie nie ten. Czujesz dobrze. O, jest ser jednak, jest, mamy wyczułam, seruś. Wyczułam, mówiłam. Dobra, Elon, możemy wracać na planetę Ziemia i Karynie teraz zaserwować najlepszego burgera kosmicznego. Ej, ale podoba mi się ta planeta serowa. A nie, tobie? Nie, bo śmierdziało. Nie. Oj, tam, bo gdybyś domu, nie odkrył, to by nie śmierdziała. Do domu bym wracał i by była już tragedia. Dobra, Karyna. No teraz nie uwierzę w to, że ci nie będzie smakować. Chwila prawdy. Próbuj. Jak? Patrzymy. Co?
Naprawdę? Co? Nie posakuję ci nic? Absolutnie. Co ty robisz? Co się rozciągasz memicznie? Aj, wybuchła. Wow. Oj, zniszczyła mi restaurację. Co ty z ciebie za pracownik? Wszystko co zniszczyłeś? Jest? Karyna... No nie, odchodzę, rzucam tą pracę. Nie będę tak tyrać. To jest dobre zakończenie. Gdzie? To jest dobre zakończenie, że rzucam tą pracę. A jak rzuciłem pracę, to pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę. Sprawdźcie nowe możliwości wspierania kanału. Link oczywiście w opisie. Trzymajcie się i do następnych łacineczków.